Siemaneczko, kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj otwieramy Bell Hypoallergenic, bardzo ładna oprawa kalendarza, bardzo ładnie wygląda. Otwórzmy sobie. W środku wygląda bardzo czysto i czytelnie. Tutaj niektórych okienek nam nie będzie widać, ale to ja będę przesuwać, jak będą te okienka. Dobra, już mam ogarnięte. I jedziemy. Jedyneczka. I mamy w jedyneczce hipoalergiczne serum pod makijaż. Dwójeczka, coś daleko te okienka ode mnie dzisiaj. W dwójeczce mamy lakier do paznokci w takim lawendowym, fioletowym kolorze. Trójeczka. W trójeczce mamy stety albo niestety pędzelek. Nawet taki, nawet nie ma nazwy, z jakiego kalendarza pochodzi, no ale okej. Czwóreczka. A, chyba nie powiedziałam na początku, ile ten kalendarz kosztował. On chyba też kosztował z 25-29 euro, ale dam wam na dole cenę, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. W czwóreczce mamy cień do oczu. W takim kolorze. Takim szampańskim bym powiedziała. Piąteczka jest na drugiej stronie. W piąteczce mamy wegański peeling do ust. Szósteczka. W szósteczce mamy maskarę. Siódemka wielka. Pewnie jakieś płatki pod oczy obstawiam. W siódemce mamy bibułki matujące. Ósemeczka. W ósemeczce mamy czarną kredkę do oczu. Dziewiątka. W dziewiątce mamy oliwkę do paznokci. Dziesiątka. W dziesiątce mamy bazę redukującą zaczerwienienia pod makijaż. Jedenastka. W jedenastce aż musiałam sprawdzić, co to jest. I to jest wypełniacz do koków. Dwunastka. I w dwunastce mamy puder utrwalający makijaż. W zeszłym roku też on był. Trzynastka. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Wcisnąć przycisk subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. I tutaj mamy żel do stylizacji brwi. Wegański oczywiście. Czternastka. Czternastka, gdzie tu jest? Tu. W czternastce mamy lip liner czerwony. Więc zakładam, że będzie czerwona pomadka. Piętnastka jest tutaj. W piętnastce mamy korektor pod oczy z SPF-em aloesowy. Fajne, nie było go w zeszłym roku. Szesnastka, tutaj taka wielka, wielka, ale mała. No i w szesnastce mamy taką pacynkę do maseczek, czyli bubel. Siedemnastka jest tutaj. I w siedemnastce mamy maskę do ust regenerującą. No i co? Zbliżamy się powoli do końca. Osiemnastka. I w osiemnastce mamy intensywnie nawilżające serum z kwasem hialuronowym. I ono chyba było w zeszłym roku, tylko w innym opakowaniu. Dziewiętnastka jest z tej strony. I w dziewiętnastce mamy w końcu rozświetlacz do twarzy w konturze na mokro. Konturze na mokro, co ja już gadam. Mamy rozświetlacz do twarzy w kredce, czyli na mokro. Bardzo ładny szampański kolor. Dwudziestka. I w dwudziestce mamy róż. Bardzo ładnym brzoskwinkowym kolorze.
tu jego nazwę. 21 jest z tej strony. I mamy lakier do French. 22. Widzę 23, widzę 24. Jest. A walę w niego i nie widzę, nie? Tutaj. I 22 mamy gąbeczkę. 23, dwa ostatnie okienka. 23 mamy Ultra Volume Mascara. I 24, ostatnie okienko, co nam dali na święta. No nie wierzę. Zobaczcie, ja otwieram. Myślę, że to jakiś puder. A to chyba jest lusterko. Ja zaraz to otworzę i zobaczę. A na święta dali nam lusterko. Serio? Serio? Byście się wstydzili. Byście chociaż włożyli jakiś, nie wiem, cień. Podkład. Podkład. Puder. Masakra. I to wszystko w tym kalendarzu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym filmie i o zawartości tego kalendarza. I czy było warto. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!